wywiad z Tomaszem Jakimkiem podczas którego Wittrega opowiada o tężnym, poproszę w prawo. Bardzo tak, proszę. Proszę, dziękuję bardzo. Okay. Bazą... Wykroczenie. Ty już podjechał, jak i ten w BMW już podjechał, no prawda? Właśnie, a to jest przecież wykroczenie w tym samym. Nie tylko bawi, ale i uczy. Taka rada. Aleś mnie teraz zaimponił. Tak? Hmm? Dzień dobry, pan się nazywa? Dzień dobry, nazywam się Tomasz Jachimek. Ja się nazywam Filip Grega, przeprowadzę z panem praktyczną część egzaminu na prawo jazdy. No nie, to ja już zadania egzaminacyjne są zrozumiałe? Zadania egzaminacyjne są zrozumiałe, aczkolwiek w tym momencie ogarnął mnie stres, bo nie na taką formę się umawialiśmy. Ja luźny, spontaniczny small talk, a tutaj widzę, że jest egzamin, więc nie wiem, czy sobie poradzę. Chciałem cię zapytać, czy pamiętasz ten tekst? Czy pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam podświadomie, bo od razu mnie już kamień w żołądku i już w ogóle dobra. Ja w międzyczasie ruszę, żebyśmy tu nie przeszkadzali. O, właśnie, komuś pojedziemy sobie troszeczkę po Warszawie, po tych miejscach, gdzie egzamin kandydaci w Warszawie zdają. Powiem, łatwych miejscach. A ty opowiadaj, jak to było. Ojejku, ja mam taką przygodę i naprawdę nie jest to przygoda wymyślona na potrzeby tej naszej przemiłej konwersacji. Naprawdę, bo chyba, że tak powiem, po jakim czasie się, że tak powiem, uniewinnia błędy egzaminowanych? Tak się nie dzieje, ale tak jeżeli to było poważne przestępstwo, to zdaje się, że po 10 lat. Po 10 lat, no to dobra, to już jest spokojnie ponad 10 lat, więc proszę sobie wyobrazić, Filipie, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że pojechałem na egzamin, a ja zdawałem w miarę późno, no bo tam generalnie ludzie robią w okolicach tam 20 roku życia, to jest, że tak zaczynają. Tak, można powiedzieć. Ja miałem lat 30 i już w tym momencie na antenie regularnie pojawiało się szkło kontaktowe i pani przesympatyczna zresztą z Wordu, która tam przydzielała tych biednych egzaminowanych do poszczególnych egzaminatorów, powiedziała: panie Tomku, ojejku, ja pana tak lubię, ja pana znam z kabaretu, ja pana znam ze szkła kontaktowego, to ja panu dam takiego sympatycznego egzaminatora, że pan na pewno zda. I przychodzi pan egzaminator, ojej, pan to, o super, to wsiada, o, to ten egzamin będzie w ogóle formalnością, to będzie betka, niech pan wsiada, czy pan umie jeździć, ja mówię, no, że tak uczę się, ale to niech się pan w ogóle, nie, najważniejsze, żeby się nie stresować, żeby pan pokazał. No i jedziemy. I pan egzaminator naprawdę mówi do mnie takim bardzo spokojnym, łagodnym głosem, mówi: panie Tomku, ja teraz przymknę oko, ale naprawdę nie może pan przejeżdżać przez podwójną ciągło. Panie Tomku, to już nie było pomarańczowe, to już naprawdę było czerwone, ale ja przymknę oko. Niech pan jedzie. Tak, tak było. I teraz co się dzieje? Mamy na Brudnie, nie wiem, czy teraz dojedziemy na to Brudno, bo jedziemy w tym spróbujemy kierunku. Spróbujemy się tam gdzieś przebić, tak. Jest skrzyżowanie, dawno tam nie byłem, więc nie wiem, jak to wygląda, ale skrzyżowanie razem z torami tramwajowymi. Tak. I panie Tomku, no to tutaj zaraz dojeżdżamy do Wordu, jeżeli pan minie to skrzyżowanie, to ja przymykam oczy na wszystko, ponieważ bardzo pana lubię i pan zda ten egzamin. I ja na tym skrzyżowaniu, i nie żartuję, jedzie tramwaj z naprzeciwka i mi w tym momencie samochód zgasł i się tak... Na torowisku? I się wtoczył i się zatrzymał tak 20 metrów tramwaj przede mną, który mnie obtrąbił, i ten pan egzaminator, który był naprawdę złotym człowiekiem, mówi: panie Tomku, przepraszam pana najmocniej, no ale tego to już naprawdę nie mogę. I nie zdałem. Powinienem nie zdać 4 razy wcześniej. Naprawdę, tak jak teraz ja sobie uświadomiłem, no bo już kilka ładnych lat jeżdżę. I nie jestem żadnym wybitnym kierowcą i zdaję sobie z tego sprawę, jestem tak zwanym kierowcą bezpiecznym, kierowcą średnim. Ale to, co ten człowiek nagiął przepisy specjalnie dla mnie na tak zwanego ryja, żeby mi pomóc, przejechałem raz na pomarańczowym, źle zaparkowałem, no w ogóle zrobiłem wszystkie możliwe błędy takich początkujących i ten pan: a dobra, panie Tomku, ja to panu puszczę. No ale kiedy się zatrzymałem na torowisku chwilę przed dzwoniącym tramwajem, nie, no panie Tomku, nawet teraz, na przy mojej olbrzymiej sympatii nawet nie mogę. Tak to było, Jezu, wstydzę się tego, opowiadam to jako taką dyżurną anegdotkę, ale mam nadzieję, że teraz jestem dużo, dużo lepszym kierowcą niż byłem podczas egzaminów. Natomiast to jest też pytanie do ciebie. Czy
człowiek, który jest świeżo po kursie i naprawdę, że ja nie robiłem tego specjalnie, nie ten, no średnio jeździ, on powinien tak sobie spokojnie wyjeżdżać na drogę? Wiesz co, no, koncepcja jest taka, że egzamin powinna zdać osoba, która posiada wiedzę i umiejętności wystarczające do tego, aby bezpiecznie poruszać się po drogach. Nie musi być mistrzem kierownicy, nie musi być naprawdę szefem wszystkich szefów, tylko ma bezpiecznie dla siebie i innych, co jest przecież bardzo ważne, jakoś tą furę toczyć do przodu, nie utrudniając ruchu w sposób, tam przepis mówi w sposób ekonomiczny, sprawny, nie utrudniający ruchu, zgodny z przepisami. Co to znaczy i sposób to wszystko ekonomiczny? Ekonomiczny. Wiesz co, no mamy już jakby dłuższy czas, XXI wiek i okazuje się, że brudzimy tą planetę na różne sposoby, wobec czego są pewne zasady techniki jazdy, które no, powodują, że to brudzenie planety jest mniejsze. I to jest regulowane przepisami? Ekonomicznie. Tak? Dobra, no dawaj, bo to, proszę. Hamowanie silnikiem. Hamowanie silnikiem, czyli wrzucanie coraz to niższych biegów, odpuszczanie sprzęgła, zbliżając się do miejsca, gdzie chcemy zmniejszyć. To już jest sytuacja, która bardzo pomaga, bo a, nie używasz hamulca jako takiego, a wbrew pozorom to nie paliwo i to, co wylatuje z rury wydechowej, jest największym problemem dla środowiska, tylko klocki hamulcowe i tarcze. One się ścierają. Jak masz auto z alufelgami, zakładam, że masz, to masz je wiecznie brudne. No każdy ma wiecznie brudne. Paluchem dotkniesz, masz czarne. To są te pyły, te wszystkie tak zwane PM-y, czyli te wszystkie związki, które gdzieś tam wdychamy. Proszę bardzo, jak kolega Filip nam powie teraz ładnie. Ja pierwszy raz słyszę. My to wdychamy, to się dostaje przez płuca do naszej krwi i nam tam robi jakieś spustoszenie. Ja się na tym nie znam, to trzeba do tego lekarza. Natomiast zdrowe to nie jest wcale. Oczywiście no to, co spalanie paliw, wiadomo, też ma znaczenie, więc ta ekologia, ekonomia jako taka też jest istotna. No dobra, a to teraz pytam jako laik, czy policjant może mi dać mandat albo w jakikolwiek sposób, nie wiem, upomnienie choćby za mało ekonomiczną jazdę? Nie, policjant nie, jeśli chodzi o jazdę, natomiast pamiętaj, że samochód nie może stać powyżej minuty z uruchomionym silnikiem, tak, to prawda? Wiem, to... Oczywiście wynika to jeśli nie wynika to z warunków i przepisów ruchu drogowego, czyli jak stoisz na czerwonym, to możesz 15 minut stać z włączonym silnikiem. Albo w korku, ale jak sobie przycupniemy gdzieś tam na kebaba, no to fura musi być wyłączona, nie? Więc tutaj mandat się należy, co do jazdy nie. Natomiast podczas egzaminu faktycznie te kryteria oceny są istotne i egzaminatorzy zwracają na to uwagę w mniejszym bądź większym stopniu. To też zależy od miejscowości czasami. Czy od podejścia indywidualnego? To na pewno też. Egzaminator, o ile ma, ja to tak brzydko trochę nazywam, ma krótką smycz, no bo te kryteria oceny egzaminu są bardzo, bardzo ciasne i musi się, no musi ich przestrzegać, bo jeśli tego nie będzie robił, no to sam się w kłopoty może wpędzić, a egzaminator do utraty roboty właśnie. Do utraty roboty i to wcale nie tak długo, wbrew pozorom, ponieważ egzaminator musi dawać tak zwaną rękojmię należytego wykonywania obowiązku, cokolwiek to znaczy, bo jest to jednak bardzo szerokie pojęcie, wobec czego no, jeżeli na przebieg egzaminu spłynie skarga, bo kandydat ma prawo złożyć skargę na przebieg egzaminu, bo jest to jednak czynność taka administracyjna, nie? Urzędowa. Jasne. No to jest oceniany ten przebieg egzaminu, dlatego też są kamery. Zakładam, że twój wyczyn, o którym przed chwilą opowiadałeś, był w czasach, kiedy jeszcze kinematografia nie zawitała do samochodów. Chyba kamery nie było. Ale to dobrze, bo teraz już, nie, bo ja pierwszy raz w życiu gadam tak na stopie półprywatnej, mimo że no. się nagrywa z egzaminatorem, więc wiem, czy to wywiad ze mną, czy wywiad z tobą, ale mam mnóstwo pytań. Czy to jest tak, taka stereotypowa prawda, że jeżeli egzaminator chce, to umoczy delikwenta i co by się nie działo, jakim by tam nie siedział, nie wiem, Raikkonen czy inny Kubica, to jeżeli egzaminator będzie chciał się dowalić, to się dowali? Jak pacjent będzie dobry, no, to szanse są małe. Tak? Tak, tylko pod warunkiem, że jest dobry to kierowca. Co to znaczy dobry? To znaczy taki, który zna i przestrzega przepisy, rozumie ducha przepisów, bo to jest ważne. No i dobre postrzeganie sytuacji, dobrze interpretuje i sprawnie jeździ. To mówię o takich kierowcach, którzy na przykład
jeżdżą stosunkowo długo. Chociaż są młodzi. Młodzi to w cudzysłowie, dlatego że no, prawo jazdy robią czasami ludzie, którzy są grubo po 60 i też za pierwszym. Młodzi stażem. Tak, a młodzi stażem za kierownicą, którzy świetnie sobie radzą, mają tą benzynę we krwi i naprawdę ja pamiętam, wspominam bardzo często taką kursantkę sprzed wielu lat swoją, taką Kasię, która na 15 godzinie jeździła po prostu jak mistrzowsko. Ja jej nawet powiedziałem, ale... Kasia, ja bym ci swój samochód dzisiaj pożyczył, gdybym mógł. Nie? Są tacy ludzie. Wrodzony talent? Wrodzony talent, smykałka, może coś odziedziczone po rodzicach. Trudno powiedzieć, co tym jest. To są predyspozycje, które ludzie, niektórzy mają. Wiesz, no to tak jak ze śpiewaniem. No jakbym się z 5 lat uczył, no to no, być może nie wyrzuciliby mnie tam, wiesz, z jakiegoś... Byliśmy na jednych urodzinach. No to było śpiewane. Proszę, z kokieterii. Ale nie wyrzucili, tak? Nie wyrzucili. Ale już do X-Faktora by nie wzięli. Jasne. Tak, więc są pewne granice. I tak samo jest z robieniem kursu nauki jazdy. Jednym wystarczy te podstawowe 30 godzin, inni powinni wydłużyć ten kurs, bo wolniej nabywają te umiejętności. Więc odpowiadając na twoje pytanie, generalnie, jak w każdym rzemiośle, dobry ekspert jest w stanie zrobić wszystko. I jeżeli bardzo się uprze egzaminator, to jest w stanie w ramach obowiązujących przepisów, mówimy o legalnym, przeprowadzenie egzaminu 100% jest w stanie udowodnić, tego... że sobie nie potrafi. Tak, jest w stanie, da się to zrobić. Pytanie tylko, czy znajdzie się taka osoba, która będzie tak etycznie dyskusyjna, że tak powiem, dyskusyjnie skonstruowana. Nie, to następne pytanie. Ja teraz później będzie rewanż, będziesz okay. Mógł zadawać dowolne pytania. Czy też się różnie słyszy, różnie się mówi, ale wykorzystuję okazję. Czy wśród egzaminatorów zdarzają się osoby, jak to ładnie mówisz, etycznie dyskusyjne? No. Teraz ja zagieram. Dobrze. Mówi się o takich ludziach czasem w branży. Ja nie mówię tutaj w tej chwili o tym, co mówią kursanci, bo kursanci słabo często koledzy znają kryteria oceny, zasady przeprowadzenia egzaminu i ich ocena często jest błędna. Ale kursanci jest błędna. To są ci, którzy prowadzą dopiero kursy, się, tak? Nie, kursanci to się uczą. A, ci, którzy przychodzą. Kursanci. Dobra, jasne. Instruktorzy również bardzo różnie jest tą znajomością kryteriów. Natomiast faktycznie w branży egzaminatorskiej, wśród egzaminatorów, no pojawiają się głosy, że tam taki jest, co tak, no trochę nam psuje wizerunek. I to się dzieje. Czy egzaminatorzy to jest taka elita, to jest hrabiostwo w tejże branży? Czy tak ja nie wiem, czy pojęcie hrabiostwo nie jest tu pejoratywne w twoich ustach. Tak powinno być. Tak powinno być i tak generalnie co do zasady jest. Kiedyś w pewien sposób można było do tego tak podchodzić, bo przepis mówił, że żeby zostać egzaminatorem trzeba było mieć wyższe wykształcenie. Jak myślisz, ile lat prawo jazdy trzeba było mieć, żeby móc zostać egzaminatorem? Dobra, nie mam pojęcia, strzelam dychę. Odejmij. A to dużo odejmij. Dużo odejmij? Tak. Dwa. Trzy. Trzy, no. Ale żeby zostać nauczycielem kierowców, czyli instruktorem, czyli osobą, która musi nauczyć każdego, i Jasia głupiego, i mądrą Monikę, i wiesz, i każdego, bez względu na wiek i kompetencje społeczne, musi wyłożyć prawo. Prawo o ruchu drogowym, to prawo, to co najmniej dwie, trzy ustawy, kilka rozporządzeń, jeżeli rzeczy istotne. Właśnie tak chciałem tutaj zadać, a nadajesz na instruktora. Na rozwidleniu w prawo. Na rozwidleniu. A następnie na skrzyżowaniu w lewo. Pierwsze tak, i na skrzyżowaniu w lewo. Cudownie, to widzisz, no. Masz podstawowe wykształcenie już? Masz chyba, nie? Podstawowe, no to już tak, się nadajesz na instruktora. Tak? No nie wierzę, naprawdę? Ja, fuck. I masz już 2 lata prawo jazdy, nie? No ponad. Dobra, a jeżeli mam podczas tych 2 lat 14 stłuczek, 2 wykroczenia, jazdę po alkoholu, no w ogóle wszystko co wolne, to też sobie mogę być? Czy to jeżeli jest... masz jazdę po alkoholu, to niestety cię to wyklucza, proszę pana. Z założenia. Ale bitkę możesz mieć raz dziennie. Lebyś punktów nie nazbierał za dużo, szanowni państwo. Bo jak nazbierasz punktów, to z kolei stracisz prawo do kierowania pojazdem, prawda? A tym samym i do szkolenia. Także no nie jest różowo. Podobnie jest u egzaminatorów. Tu nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie było przestępstwa w niektórych, i to ciekawe, w niektórych dziedzinach życia, czyli na przykład historie majątkowe,
historie związane tam z nieobyczajnymi, prawda, historiami seksualnymi. A dlaczego? Rozumiem, że nie jesteś ustawodawcą, ale to pytam, a dlaczego? A na przykład alimenciarz, bo to jest i majątkowe, i jakieś takie nieobyczajne zachowanie w jakiś sposób. I tutaj bardzo dobre pytanie, tylko że króca bomba nie do mnie. Bo gdyż ja nie wiem, czy to jest majątkowe, ale wydaje mi się, że no chyba może tak. Trzeba by się tego dowiedzieć. To jest bardzo dobre pytanie. Odrobię lekcję, zadzwonię i ci powiem. Bo dobra, to jest ciekawe. Okay, ale nie, to musisz nagrać suplement. Uwaga, alimenciarze, jednak nie możecie. No więc alimenciarze to jest ciekawy temat. Natomiast, no wiesz, no różne się rzeczy mogłyby wydarzyć w samochodzie egzaminacyjnym. No więc trzeba wykluczyć takich ludzi, no bo... Etycznie dyskusyjnych. Etycznie dyskusyjnych, dokładnie. Dokładnie tak jest. Podobnie, oczywiście podobne przepisy dotyczą instruktorów jazdy. Tutaj kamer nie ma generalnie, więc mogą się różne rzeczy niedobre wydarzyć. Choć z drugiej strony, jak obie strony chcą, to się dogadają. No i się dogadują. Okay. I powiem tobie, że są związki instruktorów z kursantami, z kursantkami, przepraszam, instruktorów z kursantkami. No i znowu wchodzimy w... Dobra, stop. W relacjach prawy fotel, lewy fotel są takie związki szczęśliwe, długotrwałe. Dobrze? Czy teraz domyślam się, uwaga, Filip wchodzi, to miał być wywiad ze mną, a jest wywiad z Filipem, ewidentnie. Czy Ania została zapoznana tutaj, siedząc na fotelu, nie, na tym fotelu, na, jako, tym, na tym, jak, a ty byłeś instruktorem, a ona była kursantką. Tak było kiedyś. Ania, naprawdę, instruktorem, no błagam się, Ale to nie było tak różowo, proszę pana, to nie było tak różowo. Ona przyszła do mnie, bo miała problem ze zdaniem egzaminu z jakiejś tam innej szkoły. Tam jakoś tam, no różnie to bywa, różnie uczą. Przyszła do mnie, no i ja niestety jestem dosyć wymagającym człowiekiem, jeśli chodzi o jeżdżenie samochodem, bo to zabija, to urządzenie zabija. Tu trzeba naprawdę pewne rzeczy. No i ja trochę przeszacowałem, ona przeszacowała, skończyło się trzaśnięciem drzwiami lewymi. Tak się kazało się odwieźć, koniec. No więc moje tajemnice rodzinne. Pierwsza randka nie była udana. Wywiad z Tomaszem Jakimkiem podczas którego Grega opowiada o swoich podrywach. Proszę bardzo. To nie był podryw, tam jeszcze wtedy było ciężko, hardo było. Tak? No i minęło 5 lat, wiesz, i po 5 latach dopiero, że tak powiem, nastało. Polubiliście jakieś... się. No, to widzisz, bo ja zyskuję przy bliższym poznaniu. Po 5 latach. No, trzeba być cierpliwym. Tak. Dobrze, jest i teraz ostatnie pytanie, że to w wywiadzie z Tomaszem Jakimkiem, które Tomasz Jakimkiem zadaje Filipowi. Filip, twoja ulubiona anegdotka o kursancie tudzież kursance, która była totalnym... jakby to ująć, nie broń Boże etycznie dyskusyjną, nie osobą, nie, ale totalnym odklejeńcem, tudzież totalną odklejenicą, że takiego feminatywu sobie użyjemy. Wiesz co, bardzo rzadko się zdarzają takie rzeczy, które są takie totalne, bo gdzieś pewien rodzaj luzu wobec tego, że nie każdy może być do jeżdżenia samochodem, że tak powiem, stworzony, to mam. Chociaż też długo się tego uczyłem. Kiedyś mi się wydawało, jako instruktorowi, no kurde, są oczywiste sprawy, no jak ktoś tego może nie wiedzieć, nie umieć, nie rozumieć i nie dawać sobie rady. Ale no, z czasem się nauczyłem, że to nie jest tak wcale różowo. Niemniej jednak potem okazało się, że zdarzają się rzadko osoby takie, które zastanawiasz się, jak one sobie w windzie dają rady. Nie? Aż tak. I jak trafia się ciężki, trudny tak zwany pacjent, czyli osoba, która no, to nie idzie za bardzo, to ja zawsze wspominam, że no, ja na kilka ładnych tysięcy kandydatów, które przez ostatnich naście lat miałem przyjemność poprowadzić, spotkałem tylko 6 osób, którym orzekłem, że tak powiem, że to szkoda czasu i pieniędzy i nic z tego nie będzie, tak? I w jednym przypadku w dodatku się pomyliłem, bo ta osoba zdała egzamin na prawo jazdy. Wiem, że rodzina jej auta nie daje. Do dzisiaj, a to było lat temu z 8. Wiem, bo akurat no, to jest taka dosyć bliska znajomość, bo jest niebezpiecznie dla otoczenia. Natomiast to
każdy jest w stanie zdać egzamin na prawo jazdy i w miarę bezpiecznie jeździć samochodem. Po czym poznajesz, że gościu, a tudzież gościuwa się nie nadaje? Sorry, przepraszam najmocniej, nie chodzi już w tym momencie o kwestię pieniędzy, nie ten, tylko chodzi o bezpieczeństwo. Po czym poznajesz, że mówisz, nie, sorry, nic z ciebie nie będzie? Wiesz co, ludzie myślą, że to chodzi o to, że jak mówisz, że to jest w prawo, to tam jest w lewo i tak dalej. Nie, to nie jest jakiś problem, zresztą... Już Agnieszka Osiecka pisała o nauce jazdy, nie wiem, czy moje prawo to jest pańskie lewo, nie interpretowałem tego w ten sposób, ale rzeczywiście, widzisz, także, piosenka, tak, instruktor. Także wiesz, to nie są tanie rzeczy. O, widzisz, zboczenie zawodowe, przyjeżdżaliśmy przez torowisko. Ja się pozamykam, ja się rozglądam, bo to jest warunek sine qua non, żeby zdać. Uwaga, uwaga, nie wiem, czy teraz kamera z góry nas bierze, to jest legendarny ośrodek Wordu na ulicy Odlewniczej, gdzie Tomasz Jechimek, tyle powiem o sobie, tyle, że na ten tutaj zdawałem i tutaj właśnie jeśli... O, ja cię! Zdałem, ale zdałem? Zdałem. Tutaj? Tak, czasownik dokonany. Czyli nie jest tak źle. Nie, no nie jest tak źle. No ja już mam, Jezus, 16-17 lat prawko i poza jedną stłuczką i to też, no oczywiście... No, nie z twojej winy, rozumiem. No, nie, no zawsze z mojej winy, zawsze na ten, bo gdybym bardziej uważał, to by nie było, no ale tak przede mną wyhamował, że nie dałem rady. Nie miałem żadnego niemiłego zdarzenia drogowego, żadnej kolizji. Cudnie. No. To co, szybka kawa. Szybka kawa i wracamy. Tak? No co, po kawusi, po kawusi dalej, więcej nie? energii, tak jest, ale to mówię, to zmieńmy zasady rozmowy, teraz ty mnie będziesz pytał. Tak chciałem. Tak chciałeś, nie, przesympatycznie się rozmawia. O, ktoś tutaj zdenerwowany, ale to nie egzamin, tylko tutaj jedzie przed nami egzamin. Nie, tu się szkolą, wiesz? Tu się szkolą. Tak, szkolą się. No, egzaminy tutaj troszkę wyglądają inaczej, ale powiem ci, że egzaminy akurat tu na Odlewniczej wcale nie są trudne, wbrew pozorom. Warszawa, czy no, Odlewnicza, czy Bemowa wcale nie jest trudna. Pół Warszawy jeździ do Ostrołęki na przykład, bo uważa, że tu jest trudno i tak bez sensu. Kolejny mit, zweryfikujmy, obalmy. Obejrzałem około 4,5 tysiąca egzaminów na dzień dzisiejszy. Prawie 60 ośrodkach. Przepraszam najmocniej, czy robiłeś to hobbystycznie, czy robiłeś to prozawodowo? No, przygotowuję takie materiały dla kandydatów, którzy mogą sobie obejrzeć, jak wygląda przebieg egzaminu, zobaczyć, jak inni zdawali, no pouczyć się na cudzym przykładzie, żeby nie powiedzieć na cudzych błędach i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, bo mitów jest, jak sam zresztą jesteś doskonałym dowodem, mnóstwo o egzaminach. U mnie to nie był mit, to była prawda. No, gwarantuję ci, że w dzisiejszych czasach, gdzie są kamery, tak, nie było, bo zaraz tam panowie z tych służb na 3 litery by tam rano pukali do pana egzaminatora. I do ciebie zresztą też. Ja poszedłem uczciwie zdawać egzamin. Patrz pan, tam jest coś jakby zamknięte? Coś tak jakby zamknięte, musimy chyba nawracać. Dawno tędy nie jechałem, ale podczas swojego legendarnego egzaminu właśnie tędy, tą drogą, tak, spodziewam która się, jeszcze że była tak otwarta. No to sobie wykonamy zawracanie przy użyciu biegu wstecznego. Pięknie, tej terminologii mi brakuje. Uwaga, uwaga, wykonujemy zawracanie przy użyciu biegu i elementów infrastruktury drogi. Jacie, naprawdę? To nie, jest takie... są tanie rzeczy, proszę pana. Więc jakbyś na to nie chciał spojrzeć, egzamin jest łatwy, natomiast zdarzają się egzaminy w Warszawie trudy. I egzaminy w innych miejscach. No są takie miejsca jak na przykład Barlinek. Wiesz, gdzie leży Barlinek? Koło Szczecina, oczywiście. Albo Szczecina, to wiesz. No więc wbrew pozorom tam jest trudniej niż tutaj. Tak, uczciwie. Why? Nasuwa się pytanie. Oj, to jest akurat bardzo proste. Na odcinku stąd do tego skrzyżowania w Barlinku mielibyśmy już 3 skrzyżowania. Musisz 3 razy szybciej myśleć, musisz podejmować decyzje, obserwować. Droga jest węższa, chodniki, dużo pieszych, turystów, ci tacy z tymi, co nardza pomieli. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Kiki, Nordic Walking. Tak. Bo to jest stolica europejska tam tych... Barlinek? Tak, czego rzekomo. Ja się dowiaduję podczas dzisiejszej rozmowy. No, proszę rozmowy, pana, no ja też się dowiaduję. Zaraz zresztą jeszcze się zapytam, bo to ciekawskie. Więc tam jest Biłgoraj, też jest miejscowość. Z kolei Biłgoraj jest faktycznie łatwiejszy. Słynna Łomża w ogóle. Nowa Łomża i Ostrołęka. W Ostrołęce jeszcze nie byłem, nie mam zdania. No bo nie byłem. Łomża? Natomiast faktycznie Łomża, wbrew pozorom, nie jest łatwym miastem. Są tam
No, organizacja ruchu bywa dość zaskakująca miejscami i można umoczyć, ale o, jakiś teraz przed nami egzamin jedzie, prawda? Chyba tak. Nie wjeżdżamy, bo jest zielone światło. Dobra, ja już bym podjechał do tego BMW. Ty już podjechał, jak i ten w BMW już podjechał, no prawda? Właśnie, ale... A to jest przecież wykroczenie. Ja cię sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeśli nie ma możliwości opuszczenia skrzyżowania w tym samym. Nie tylko bawi, ale i uczy, prawda? Ja bawię? Nie wszyscy się śmieją, jak sobie siadają, wiesz? No. Ale to skoro mówimy o Łomży, Łomża wcale nie jest taka łatwa. Tam organizacja egzaminów, gdzieś szybkie terminy, też pewna kreatywność biznesu wyrobi się. Rozmawia z telefonem, uwaga, z bazą. Wykroczenie. Tak. No i wykroczenie, wiesz, to jest najmniejszy problem, że to jest wykroczenie. Pies tam ogryz, zapłaci parę złotych, punkty nabierze. To jest po prostu niebezpieczne. Okay. To jest po prostu niebezpieczne, wiesz, no. Nasz mózg zupełnie inaczej pracuje, kiedy rozmawia przez telefon. Pewne rzeczy nie zauważamy, pewne rzeczy nam umykają. Mogą być naprawdę złe skutki, no co tu się dużo oszukiwać. No a jeszcze taką wielką ciężarówką, no to wiesz, no to słabe jest po prostu. Łomża nie jest jakoś specjalnie prosta, jak się wszystkim wydaje. Pewna kreatywność biznesowa też szkół jazdy spowodowała, że tam faktycznie ten rynek egzaminacyjny jakoś tam kwitnie, ale żeby jechać tam celowo, to bym nie pojechał za groma w ogóle z Warszawy. No a to jest oczywiście no, kolejny raz kwestia tudzież wina stereotypu, tak. Bo mnóstwo ludzi mówią, Jezu, do Łomży sobie pojadę, sobie zdam tudzież do Ostrołęki i że będzie super i że będzie łatwiej, bo tutaj w tej Warszawie no to wiadomo jak się jeździ i jak jest. I że jest strach. No tak, tylko widzisz, w Warszawie tu na Odlewniczej jeździmy tutaj parę kółek w okolicy. W zasadzie nie ma trudnych rzeczy. Na Bemowie też tam się nic nie dzieje złego. Oczywiście jak przytrafisz kierowcę wokół siebie, który no niestety się nie umie zachować, zapomniał jak to było, jak był młody, no to się zdarzają jakieś tam negatywne sytuacje, ale dobry egzaminator realnie wyczuje. Trudnej sytuacji dla starego kierowcy, odpuści, w ogóle będzie milczał, uda, że tego nie widział. Nie? Jasne, oczywiście, rozumiem. Bo tak się dzieje, dobry egzaminator, a takich nie brakuje w Polsce, naprawdę wie co robi, mimo tego, że ma tą smycz krótką strasznie. Ale czemu ciągle ja mówię? No właśnie, dobra. Okay. Ja czekam na pytania. Wiesz co, nie wiedziałem jak się przedstawić, więc się w ogóle nie przedstawiłem, bo mam pewną taką niepewność. Właściwie jak cię należało przedstawić? Czy ty jesteś publicystą? Czy ty jesteś kabareciarzem? Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre słowo, czy ono mi się w ogóle podoba samo w sobie. Ono fonetycznie mi się chyba nie sprawdza. Biorąc pod uwagę to, jakimi opiniami wśród szerokich rzesz społecznych cieszy się polski współczesny kabaret, to kabareciarz z założenia jest, że dałem, pejoratywne. Aczkolwiek ja mam na tyle dobre wspomnienia z kabaretem, na tyle fantastycznych znajomych z tego środowiska, że absolutnie słowo kabareciarz mi ujmy nie przynosi, ale jakbyśmy sobie powiedzieli, nie wiem, tam komik, satyryk, stand-uper, jakieś tam konferencje, to by się wszystko gdzieś na ten, a publicysta, no to nie, no publicysta kojarzy mi się poważnie, publicysta to tam raz na tydzień daje sążniste artykuły w Polityce czy w Tygodniku Powszechnym, czy z innej opcji w Tygodniku do Rzeczy, no ale to już nie są publicyści, tylko propagandyści, to publicysta to no to chyba jeszcze nie, aczkolwiek, bo ja jestem, że tak powiem, dyplomowanym dziennikarzem. Jestem po dziennikarstwie. Wykształcony pan znaczy się. Tak wykształcony, że już lepiej być nie może. Proszę pana. Uniwerek warszawski. A, bo pan jesteś tutaj lokalny, autochton prosto z Warszawy. Nie, absolutnie. Ja jestem, no też tereny nadmorskie, to jak ktoś jest ze Szczecina, to jestem z Gdyni. Tutaj. Proszę pana, mieszkałem w Gdyni. Tak, no i po maturze... Chodziłeś na Krymu. To świeżo chodziliśmy na Krymówki. Po maturze... Oj, czy my dobrze pojechaliśmy? Tak. Tak? Dobra. No to świetnie. Nie było polecenia, więc jechałem na wprost. Po takie maturze... A to my teraz jedziemy na Białystok, tak? Nie, przeciwnym, w przeciwpołożną.
Przeciwpołożną, dobra. Okay. Targówek. Targówek, proszę bardzo. Dobra, okay. A na Białystok, owszem, jakbyśmy tutaj zawinęli Rogala. Ja po maturze przyjechałem na studia właśnie na rzeczone dziennikarstwo i już zostałem tu, ale to dziennikarstwem zajmowałem się bardzo króciutko, natomiast no, jak już zaczęło mi w głowie pojawiać się taki, zaczął mi się pojawiać taki silny, przepraszam za określenie, vibe na działalność estradowo-kabaretową właśnie, no to już przestałem się zajmować dziennikarstwem. Trochę mi się to łączy, że tak powiem, ze szkłem kontaktowym. Dobra, przepraszam cię, ja cię słucham. To jest najtrudniejsze miejsce na egzaminie. Tutaj. Naprawdę? Tak. Co musimy zrobić? Musimy puścić. Tak, musimy im ustąpić, a ich tam prawie w ogóle nie widać, więc sytuacja jest tutaj taka trochę bardziej skomplikowana. Ale łączą mi się te wszystkie działalności i jako kabareciarza, tam satyryka, i jako dziennikarza, i jako, no dobra, weźmy ten cudzysłów, publicysty. To łączą mi się w szkle kontaktowym. Obserwacja i komentarz. Tak, to oczywiście, że jest miejsce i na jakiś tam właśnie komentarz rzeczywistości ciut poważniejszy, ale generalnie sobie heheszkujemy w tym naszym ulubionym programie. No, proszę pana, tyle, pan takie... Tyle przedstawię. Pan takie tam roasty robił i proszę pana, chciałem zapytać, czy jak jedziesz swoim samochodem, to też się jakieś roasty pojawiają na otaczającą rzeczywistość? Na otaczającą rzeczywistość. Teraz już nie. Kiedy byłem początkującym kierowcą i to owszem zdarzało mi się. Teraz może raz na jakiś czas, nie wiem czy młodzież ogląda twój kanał. Coś tam oglądają. No prawo jazdy. No to zdarza mi się rzucić słowem popularnym na K, ale to znam. bardzo się znasz. Państwo też podejrzewam znają. Zdarza mi się to coraz rzadziej. Podejrzewam, że to już jest po prostu PESEL. To nie jest to, że jestem lepszy. Nie chciałem tego powiedzieć, ale znam to trochę. Tak. Tak? Że ja się po prostu troszeczkę uspokoiłem i że jest. Że i to naprawdę działa na. Działa. O Jezu, a co tutaj się dzieje? Aleśmy wystraszył, że coś się wydarzyło, a tam po prostu jakaś jakiś handelek tak. Albo akcja jakaś, tak. Działa to chyba na tak zwanej podwójnej korzyści układ klasyczny win-win, że obie strony wygrywają, typu, że i świat jest bezpieczniejszy, i ja też spokojniej, wolniej jeżdżę, i mniej się denerwuję, i mówię, a dobra, będę tym szlachciorem, a właśnie nie szlachciorem, będę tym... Mądry człowiek to jest. Dziękuję bardzo. Nie, no bo wiesz o co chodzi. Chodzi o to, że ludzie się fascynują jakimiś historiami, a przecież ten po drugiej stronie, ten co tam coś wydziwia, on po prostu może mieć gorszy dzień, może się strasznie spieszyć do szpitala, bo tam żona rodzi. Może być milion różnych historii, których my nie mamy pojęcia. Po co się fascynować? Po co? Się angażować, tak? No właśnie. Szkoda zdrowia tego, nie? Ja się mądrzę, bo mi się czasami tam przytrafi też wewnątrz, kiedyś bardziej, dzisiaj już stanowczo mniej. O, PESEL? Teraz ja się zrewanżuję? To jest to? Bo my jesteśmy ze zbliżonego rocznika, zdaje się. Aha, dobra. A żeby nie było, jesteś starszy, zdaje się. A co prawda chyba z 5 miesięcy, ale tak jest. Tak? Najlepszy rocznik 7-3? To 5 miesięcy, no to 7-4. To więcej miesięcy. To więcej miesięcy, dobra. Nie, a który jesteś rocznik? No śmiało jest. 6. 7, nie, no to dobra, to 36 miesięcy lekko liczą. No to proszę pana, co to jest? Tak, oczywiście, przy tych latach słonia. To 36 miesięcy. No. Taka to sytuacja. No dobra, ale furą, że tak powiem, pan powozisz na co dzień, czy... No nie, no mieszkasz w pięknej okolicy, w takiej pięknej części Warszawy, że w której bez... Nie da rady. No, przecież to nie tak, ma. Tak, oczywiście powożę na co dzień. Na szczęście moja cudowna małżonka też ma prawo jazdy, więc jakoś jak się staramy... Jak ty masz dobrze. Ania, musisz mieć, no oczywiście. Jak mój? Hamuj, przemyśl, co mówisz? Przemyśl, mówiłem ci, że jestem wymagany. Moja cudowna żona dokładnie w tym samym ośrodku na Odlewniczej zdała, tylko ona po bodajże 5 próbach, nie chcę być złośliwy, natomiast jeździ super bezpiecznie, nie miała, z tego co wiem, Alice nie miała chyba, nie to, że raz miała mandat za przekroczenie prędkości, ale dobra, kto nie miał, natomiast nie miała absolutnie żadnej takiej niemiłej przygody drogowej pod tytułem, jak to ładnie powiedzieć, bitka, tak? No to bitki... Nie odrapała. Nie, raz odrapała, ale przy parkowaniu.
No to się oczywiście zdarza. No i tak, no oczywiście, no powożę regularnie dzień, bo mieszkając w tym miejscu, gdzie mieszkamy, no bez samochodu nie dałoby rady. Jakby używasz samochodu typowo jako narzędzia do jazdy, czy masz taką zajawkę, lubisz, czy to kręci? Lepiej bym tego nie ujął, to jest narzędzie. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Ja kilka razy zrobiłem wakacyjne trasy polskie typu miejsce zamieszkania Włochy, miejsce zamieszkania Chorwacja, miejsce zamieszkania jakaś tam Austria, Narty i tak dalej. I tylko i wyłącznie traktuję samochód w kategoriach użytkowych. Nie interesuje mnie kolor, marka, rodzaj podwozia, nadwozia. Nie znam się na tym. Nigdy mnie to nie kręciło i powiem szczerze, no teraz chyba mnie zaraz wysadzisz i przesiądę się na tramwaj. Ja wiem, że ty jesteś, masz tak zwaną dużą korbę samochodową, motoryzacyjną. Natomiast ja absolutnie od małego wolałem w piłkę grać, jak są te dwie podstawowe hobbystyczne skłonności młodych chłopaków, typu albo piłka nożna, albo samochodziarstwo. To ja byłem jak najbardziej ten z piłkarskiej strony. No i tym się różnili. I tym się różnili. A ty w piłeczkę? Rozumiem, że jeśli, uwaga, strzelam, rzuciłaś na bramce. No. Człowieku, przecież to trzeba biegać, to się człowiek namęczy. No na tą siłownię, ile razy miałem karnet WIP-owski, ale daj spokój, to wszystko ciężkie, tam trzeba przerzucać. Po co w ogóle, po co, tak? W ogóle nie, nie. Tutaj się różni, to jestem po tej drugiej stronie tęczy, to ja właśnie na siłownię sobie pójść, właśnie czy tam na kort tenisowy, czy pójść pobiegać do lasu. No bo ty jesteś tenisista poważny, to nie ma to tamto. Tenisista poważny, myślę, że jak Hubert Hurkacz to obrazi, to ogląda, to się obrazi na nas. Nie, jestem poważnym amatorskim graczem w tenisa. O, tak bym to no i bardzo dobrze. No, ale bardzo też dobrze. Czasami zdarzy mi się na kort samochodem podjechać, wracając do zasadniczego wątku naszej rozmowy. Ty zobacz, tu też będzie. Czy też będzie? No, ale Jezu. To my sobie tutaj w prawika na pewno wyskoczymy. Tam zawiniemy i już będziemy goście. To nie jest łatwe, kandydaci też tu muszą sobie poradzić, bo tędy częstokroć jeżdżą. No tak, bo jest blisko Odlewniczej. Tak, tak. I tu jest odcinek o podwyższonej prędkości, obowiązkowo trzeba zrobić. Bo w programie egzaminu jest taka historia. O, ja cię kręcę, to ja nie ma to tamto. No i co, aż gawno widać za krzaka, przecież rowerzysta ci jakiś wyskoczy i nie będziesz wiedział kiedy i co wtedy. A potem się tłumaczyć, że szybko jechał, a kto mu zmierzy prędkość? A co sądzisz o przepisach obowiązujących? Czujesz się w miarę pewnie w przepisach? Widzisz jakiś sens z tym i logikę? No, teraz tak, jadąc i rozmawiając z tobą, no to nie będę się kreował na arcymistrza znajomości, bo zaraz mnie zagniesz na prostym pytaniu. Ja też mistrzem nie jestem. Czujesz się pewnie. Tak, ale no... Dobra, okej, nie wiem czy teraz... Nie no, znacza używasz, to są dwie różne sprawy. Nie, ale nie wiem jak to zacznie. Podstawowe reguły ogarniam. No to już jest połowa sukcesu. Z prawej strony, o, czy teraz nikt nam nie wyjeżdża na tym skrzyżowaniu. O, proszę. Tego typu rzeczy. No. Tak jest, a teraz wjeżdżamy na... Nic nie jedzie, to się zatrzymam, nie? Drogę, o... A jakbyśmy teraz mieli... bitkę. No, i to by tak, się nagrało. No taką, proszę pana, to by się mogło bardzo źle skończyć dla nas. Przy tej prędkości oczywiście, dobra. Kto wie, czy nieśmiertelne. Tam 70, on tam pewnie zbliżony jechał. To nie są żarty już w ogóle, nie? Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak działa fizyka. To jest straszne. Czy tobie, Filipie, oczywiście odpukuję tu w niemalowane, zdarzyło się coś bardzo niemiłego na drodze? Zdarzyło mi się kiedyś, dwa razy mi się zdarzyła sytuacja, raz za tak zwanego, za młodego, z mojej winy, bez wątpienia z mojej winy, to była tylko stłuczka, lekka ocierka. Natomiast no, kolega mnie zagadał, a bo tu mamy skręcić, a ja nie jechałem prawym pasem. Nie tłumacząc się zupełnie, z tyłu jechał szybko, taksówkarz wskoczył bardzo szybko, ale nie tłumaczę się, nie o to chodzi zupełnie. I faktycznie gdzieś żeśmy się tam oślizgnęli, skończyło się podaniem ręki i wypłatą tam za malowanie. Natomiast no, raz miałem sytuację taką dość poważną, w której doszło do kolizji, nie wypadku oczywiście, kolizji, ale... I tu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Rozmawiałem przez telefon, przez zestaw głośnomówiący. A, widzisz. Rozmawiałem przez zestaw głośnomówiący. Tak, ja miałem ręce wolne na kierownicy, ja jeżdżę w miarę zgodnie z zasadami techniki jazdy.
Ale to jest ciekawa historia. Dobrze, że to zapytałeś. Tu egzamin właśnie pojechał, pani zdaje sobie. Wspaniałą egzaminatorką, będą sobie zawracać. To była sytuacja taka, że zbliżałem się do skrzyżowania. Na tym skrzyżowaniu ktoś powinien był mi ustąpić pierwszeństwa. I tego nie zrobił. Natomiast myślę, że moje kompetencje w jeżdżeniu samochodem, że jestem instruktorem techniki jazdy, gdzieś tą jazdę defensywną jakoś mam opanowaną. Myślę o jazda tym, defensywna. Uczcie się, szanowni państwo. To jest jazda historia. Na alibi? Nie. Ale coś w tym jest. Aha. Coś w tym jest, bo to jest taka jazda, taka technika, taktyka jazdy, aby unikać sytuacji, które mogą potencjalnie być niebezpieczne i jeździć w taki sposób, tak kreować drogę, nasze działanie na drodze, aby w razie zdarzenia minimalizować ewentualne skutki. A zdarzenia mogą się wziąć z błędu innego uczestnika ruchu, z jakiejś usterki, awarii, różnych historii, które są teoretycznie nieprzewidziane. Chociaż nie jest tak, że są nieprzewidziane, bo pewne rzeczy da się przewidzieć, nie? I pewne rzeczy można uniknąć. Więc uważam i sam sobie zarzucam, że do tamtego zdarzenia nie powinno było dojść. Myślę, że powinienem był sytuację zinterpretować właściwie. Czekaj, tutaj nie, pojedziemy prosto do Modlińskiej. Bo tamtędy, dobrze, tak, jasne, będziemy krócej. I proszę Ciebie, myślę, że nie powinno dojść do tego zdarzenia, jednak doszło. I niestety, ręce wolne, rozmawiam przez głośno mówiący, a więc legalnie, no i niestety, i łup. I tak to się w praktyce zdarzyło. Zatem jestem gorącym przeciwnikiem rozmowy przez telefon w ogóle w czasie kierowania pojazdem, a już szczególnie, kiedy jeździmy w mieście, kiedy się wiele może wydarzyć i się wydarza. Także taka była moja przygoda, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. Jakoś mamy większe szczęście, to jest złe słowo, większe nieszczęście chyba do tego, żeby natrafiać na zdarzenia drogowe, najeżdżać na wypadki. Tutaj jest więcej na pewno historii, ale to nie są miłe rzeczy. No to co? No to w zasadzie ty jesteś stary kierowca. Można tak powiedzieć. No. Radzisz pan dobrze. A co byś poradził młodym ludziom, którzy zaczynają karierę za kierownicą, którzy przygotowują się do egzaminu, chcą go zdać albo właśnie zdali, muszą wsiąść, wiesz, wsiada pierwszy sam i... Nie, zawsze to te, po pierwsze ja nie jestem żadnym ekspertem i zawsze to trąci takim trochę mądralowaniem. Ale jesteś doświadczonym człowiekiem. To, gdybym miał, powiedzieć, ale nie jest to rada od kierowcy. Tu możemy... Bardzo cię proszę. Pierwszy zakręt w prawo, co mam powiedzieć? Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym w prawo. Na skrzyżowaniu ruchu okrężnym poproszę w prawo. Bardzo tak, proszę. Proszę, dziękuję bardzo. I od razu będzie, teraz ja powiem po swojemu, na zawilce w lewo, ale teraz jeszcze nie na... No. Myślę, że na zawice mogłoby się nie sprzedać. Dobrze, to gdzie? Tutaj? Na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu, na skrzyżowaniu w lewo. Jest skrzyżowanie, to że tam jest droga bez przejazdu, co to niektórzy ślepa uliczka nazywają, to dalej świadczy, że jest to skrzyżowanie. Wracając do doradztwa ze strony, zawsze to mówię, trąci takim starym wujem, który siedzi i mówi, róbcie tak i tak, no czego zawsze staram się unikać. Tomasz nie jest jeszcze starym wujem. Jeszcze nie jest starym wujem, natomiast tak to będzie, może dlatego nie jest może wujem. Może dlatego, że staram się nie udzielać takich rad. Ale gdybym miał powiedzieć młodym kierowcom, i to jest chyba rada nie tylko dotycząca prowadzenia samochodu, co życia, nie spieszyć się za nadto, bo te 10 sekund przysłowiowe naprawdę nas nie zbawi. Bam, bam! Taka rada. Aleś mnie teraz zaimponił. Tak? Proszę pana. Taka rada. Ja myślałem, że to tylko ja takie rzeczy opowiadam. Właśnie, stary wuj się wypowiedział. No, ale nie, to myślę, że to nie jest głupie, bo to te okazje, które mają się nam nadarzyć w życiu, one przyjdą nawet jeżeli nie 10 sekund, to 15 sekund później. A no, jak się człowiek śpieszy, to wiadomo, kto się cieszy. Jarek Kaczyński. No. Co ci mogę powiedzieć? No, co ci mogę taka powiedzieć? Rada na taka koniec. Jest sytuacja. Myślę, że Newton nie był w żadnej partii i jego wszystkie prawa fizyki obowiązują od niego tak samo wszystkich nas, więc myślę, że tu możemy sobie to odsunąć. Niemniej jednak oczywiście, no absolutnie masz rację. Lepiej dojechać później i dojechać niż nie dojechać. O właśnie, niż nie dojechać wcześniej. Tak? To wiesz, na własny pogrzeb się nie spóźnisz. Nie? To na pewno.
Bardzo Ci dziękuję w takim ja razie. Ja bardzo również serdecznie. Było przesympatycznie. Tak, teraz jeżeli mogę na skrzyżowaniu w lewo. A to aż tam? Tak, a jeżeli, bardzo proszę. Jeżeli nie, mogę, no, tak, bo dobrze. Ja tam wysiadę. Mi każą chodzić dużo, a Ty nie musisz. Ja. Faktycznie ja Cię podrzucę. Pewnie, a tutaj? Tak. Nie wiem, co pan? Pan nie uważa za stosowne używania kierunkowskazów zawczasu. Bo nie skręca? Skręca, on tu będzie kręcił, wiesz. Tylko, że zapomniał, że to trzeba pokazać zamiar, a nie fakt. Widzę, że masz te wszystkie formułki dopracowane, że trzeba pokazać zamiar, a nie fakt. Komunikacja jest bardzo ważna. Niektórzy ludzie nie rozumieją podstawowych słów. Nie wiem, czy zauważyłeś to, że tak? W ogóle w społeczeństwie ludzie inaczej interpretują znaczenie słów. Jest to niezwykle dla mnie irytujące. A dla mnie jest inspirujące, bo ja na tym zbudowałem ze 3 programy stand-uperskie na różnicach między komunikatem albo autorem komunikatu, a odbiorcą tegoż komunikatu. To jest źródło takiego komizmu nieprawdopodobnego, szczegółowa boli. A czemu irytujące? Znaczy, to zależy od sytuacji. Może na to pewno być zależy tego. Od sytuacji, ale mówisz człowiekowi coś i wiesz, co mówisz, ale on słyszy coś zupełnie innego, ale tylko dlatego, że on inne desygnaty do słów dobiera. On myśli o czymś innym, niż ty mu mówisz. I to jest duży problem również w szkoleniu. Czasami słucham instruktorów jazdy, którzy coś tam chcą uzyskać od kandydata i mówią mu, i kandydat robi to, co oni mu mówią, oni się denerwują, że on to robi, oni chcieli co innego. Jest takie dla mnie absolutnie klasyczny błąd, który powtarzany jest regularnie, dotyczy najczęściej sprzęgła, bo no, kandydaci mają problem ze sprzęgłem, ale tak naprawdę nie dlatego, że ono jest problematyczne, tylko nie rozumieją, jak działa samochód, bo nie poświęcili czasu na to, żeby zrozumieć, do czego służy sprzęgło i jak działa. Jest to mylenie absolutnie standardowe słów za szybko i za wcześnie. Okej, okay, dobra. Za szybko puszczasz sprzęgło, a nie za wcześnie, albo odwrotnie, nie? Wcześniej i szybko to są dwa różne zupełnie słowa o różnym znaczeniu. Nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Panie tak, Filipie, to... ja tutaj będę wysiadał. A bardzo proszę, piękne miejsce. Piękne miejsce, Jabłonna jest super. Jabłonna. Się tu mieszka, to jest Jabłonna. Sprzedaliśmy, gdzie mieszkasz. Tak się ładnie trzymaliśmy. No, tak było dobrze. Tu sobie przycupniemy, bo tutaj wolno. Bardzo serdecznie dziękuję. Miło, sympatycznie na ten. Bardzo miło. Świetnie. Super, dziękuję Ci bardzo. Być może do zobaczenia. Może będziesz na ciężarówkę robił. Ale jak będę robił, to będę od razu do Ciebie. Wtedy dzwoń.